ani tym bardziej DC, przygoda z dziesiątą muzą nie była wcale nieprzerwanym pasmem sukcesów. Oba wydawnictwa wielokrotnie przechodziły lepsze i gorsze momenty i często musiały zmieniać swoje plany. Tym razem rzucimy okiem na właśnie takie projekty Marvela, które miały pecha i nigdy nie doczekały się realizacji. Jeżeli zestawienie Ci się spodoba i chcesz, bym zrealizował drugą część, tym razem skupiając się na DC, zostaw kciuka w górę. Gdy dobijemy do 3000, zabiorę się do roboty. Ale wracając do tematu. Ja jestem Sznikiel, a to 10 niesamowicie poważnych kinowych adaptacji komiksów Marvela, które nigdy nie powstały, chociaż miały gotowe scenariusze. Fox miało swego czasu dosyć ambitne plany zrobienia całej serii filmów o genezie poszczególnych postaci z franczyzy X-Men. Jednym z kolejnych tytułów, jakie miały się pojawić po X-Men Origins Wolverine, był ten, w którym poznalibyśmy wcześniejsze losy Magneto. Zobaczylibyśmy w nim koszmar II wojny światowej i niemieckich nazistowskich obozów zagłady, w których życie stracili rodzice Eryka. Jednak klapa widowiska z Wolverinem zahamowała pracę nad scenariuszem. W zamian za serię filmów Fox postanowił dać fanom jedną, solidną, kinową propozycję i postawił na X-Men pierwsza klasa, który okazał się sporym sukcesem. Jednocześnie umożliwił realizację części scen, które miały znaleźć się w filmie X-Men Origins Magneto. Idźmy dalej. Historia czwartej części Spidermana nadawałaby się na osobny film dokumentalny. Reżyser Sam Raimi nie był zadowolony z trzeciej odsłony i tego, jak wiele scenariuszowych decyzji wynikało z nacisku wytwórni. Część czwartą chciał zrealizować całkowicie według własnej wizji i wszedł na ścieżkę wojenną ze swoimi mocodawcami. Ostatecznie Sam Raimi opuścił fotel reżysera, a Sony zdecydowało się zrobić reboot. Jednak z informacji, jakie posiadamy, wiemy co nieco o niezrealizowanej czwartej odsłonie Spidermana. Na Petera miał polować John Malkovich pod postacią Sempa, Bruce Campbell jako Mysterio oraz Anna Hathaway wcielająca się w czarną kotkę. Co ciekawe, Hathaway wcieliła się w kobietę kot w nolanowskim Mroczny Rycerz Powstaje od DC i wyszło jej to tak średnio, bym powiedział, tak średnio. Sukces dwóch pierwszych odsłon Ironmana zbudował silną pozycję Marvela w fabryce snów. Dla widzów miał jednak zaowocować także jeszcze jedną, o wiele mroczniejszą i dojrzalszą produkcją. Disney bardzo poważnie rozważał ekranizację losów przyjaciela Starka, War Machine, i nawet rozpoczęto już pracę nad scenariuszem widowiska. Pomysł został jednak zarzucony, gdy wytwórnia dostała w swoje ręce scenariusz trzeciej części Ironmana, który rozwijał tę postać w odmienny sposób. Dajcie znać w komentarzach, czy poszlibyście na ten film. Gdy mówimy o drugiej części The Amazing Spider-Man, to stwierdzenie, że krytykom i widzom film nie przypadł do gustu, kompletnie nie oddaje wiadra pomyj, jakie wylano na ten obraz. Do fali hejtu swoje trzy grosze dorzucił także odtwórca głównej roli Andrew Garfield, który winę za miałkość scenariuszową przerzucał na marną postprodukcję. Ostatecznie film nie zarobił na siebie i plany realizacji części trzeciej odłożono do szuflady. A co nas ominęło? Powrót Zielonego Goblina, Rino, jak i kilku innych łotrów pod postacią Sinister Six oraz, rzecz jasna, Mary Jane. Główny wątek fabularny opierał się na pomyśle przywrócenia do życia osób ważnych dla Petera Parkera. Trudno powiedzieć, czy byłaby to ekranizacja Clone Saga, czy też kompletnie autorski pomysł. W tej czy innej formie trudno sobie wyobrazić, by film mógł odnieść sukces, a może... Gdy w Sony zapadła decyzja o anulowaniu The Amazing Spider-Man 3, wytwórnia po cichu zaczęła rozważać inną, całkiem interesującą opcję. Kreatywni pracowali nad scenariuszem do filmu o przeciwnikach Człowieka Pająka, a konkretniej o legendarnym składzie Sinister Six. Był to moment, kiedy na pokładzie nie było już Garfielda, który popsztykał się z wytwórnią, więc rozwiązanie to miało ręce i nogi. A przynajmniej na papierze. W założeniach film miał być bardzo podobny charakterem do Suicide Squad i rozgrywać się na przedziwnej wyspie zamieszkanej przez dinozaury. Jurassic Six? Tak czy inaczej, projekt umarł śmiercią naturalną, gdy wytwórnia postanowiła skupić się na innych pomysłach. Ze wszystkich filmowych przygód superbohaterów najmniej szczęścia w romansie z dziesiątą muzą miała Fantastyczna Czwórka. Cudowne dziecko Stan Lee, które w latach 60. otworzyło przed Marvelem nowe możliwości, w Hollywood robiło jedynie za brzydkie kaczątko. Remake z 2015 roku podtrzymał tę tendencję słabymi efektami specjalnymi, drętwym aktorstwem i brakiem zrozumienia dla materiału źródłowego. Głównym jego celem była możliwość stworzenia świata, w którym Fantastyczna Czwórka będzie mogła współegzystować z X-Menami, co miało zaowocować wspólnym filmem. Obraz zrobił jednak tak mizernie, że Fox zarzucił wcześniejszy pomysł.
Pierwszy Hulk z 2003 roku był filmem wyjątkowym pod wieloma względami. Specyficzny, inspirowany komiksami montaż, mroczna i niepokojąca fabuła oraz pierwsza solidna superprodukcja od Marvela w XXI wieku. Jednak pod względem artystycznym nie było już tak wyjątkowo. Film cierpiał zwłaszcza pod względem aktorskim i raczkujących jeszcze efektów specjalnych, które dziś mogą jedynie wywołać uśmiech zażenowania. Druga część była jednak w planach i posiadała już nawet własny scenariusz. Miała się rozgrywać w jednym z amerykańskich rezerwatów i być produkcją zaangażowaną politycznie, m.in. w kwestiach ochrony środowiska. Wielka zieleń. Jednym z niewielu jasnych punktów w dotychczasowych ekranizacjach Fantastycznej Czwórki było pojawienie się Srebrnego Surfera. Wobec tego trudno mi udawać zaskoczenia faktem, że Fox poważnie rozważało danie temu bohaterowi własnego filmu. Co nas ominęło? Obraz miał kontynuować wątki z drugiej odsłony Fantastycznej Czwórki, a nasz błyszczący niczym folia aluminiowa bohater zostałby wysłany w podróż na rodzimą planetę, gdzie kontynuowałby krucjatę przeciwko swemu dawnemu panowi Galactusowi. Nie doczekaliśmy się realizacji tej historii ze względu na słabe wyniki kasowe wspomnianej produkcji, w której Srebrny zadebiutował. Peszek. Pomysł na film o X-Force krążył po Fox dobrych kilka lat, zanim jeszcze na planie pierwszego Deadpoola padł pierwszy klaps. Spektakularny sukces obrazu z Wade'em i równie dobrze przyjęty sequel, w którym pojawia się zalążek tego składu superbohaterskiego, przekonały wytwórnie do tego, by dać projektowi zielone światło. Jednak na przeszkodzie stanął wielki biznes, a jego imię to Disney. Ci od myszki Mickey wykupili Foxa i chcąc zrobić reboot X-Menowej franczyzy, przyblokowali co tylko mogli. Od tej brutalnej zbrodni uratował się X-Men Dark Phoenix, który był już na ukończeniu i szczerze mówiąc, był to raczej spektakl niskich lotów. Niestety X-Force nie miał tyle szczęścia i trafił od razu do kosza. Swoją drogą komiksowe adaptacje Foxa chyba trafiały do kosza częściej niż sam Michael Jordan. Świat filmowych ekranizacji komiksów zna wiele przypadków aktorów, którzy przeskakiwali z roli na rolę. Chris Evans początkowo wcielił się w Człowieka Pochodnią z Fantastycznej Czwórki, a Ryan Reynolds po dziś dzień wstydzi się za swój udział w filmie o Zielonej Latarni. Także Ben Affleck, zanim wcielił się w Batmana, miał swój wstydliwy moment, którym była próba przeniesienia na taśmę filmową losów Daredevila. Zanim Marvel zdał sobie sprawę, że film jest całkowitą klapą, reżyser pierwszej części rozpoczął już pracę nad scenariuszem do drugiej odsłony, opierając się na historii Born Again. Wyczuwacie ironię w tym tytule? Wytwórnia dała zielone światło do realizacji spin-offu eksplorującego historię Elektry, co ostatecznie na wiele lat zamknęło wieko trumny nad postacią rogatego śmiałka. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!